To są pszczoły. Kolejna rodzina to są pszczoły, w środku już pokazywałem. To jest bakwast oparty na Apis mellifera Adami, na pszczole brata Adama. Już jedną rodzinę pokazywałem. Spodziewam się tutaj oczywiście 4-5 ramek czerwiu. Nie chcę mi się tego otwierać i pokazywać. Może. Coś tu Adam wspominał o rodzicielce. Mógł gdzieś przejść. Było u góry. Opalite było widać. Albo osa to było. Opalitki. Proszę bardzo, są pszczoły, jest pokarm. Mamy czerw. Bardzo ładny czerw. Młoda pszczoła, dużo młodego czerwiu. I myślę, że na dolnym korpusie jest podobnie. Bardzo mocno te pszczoły kituje. Na dole co, są pszczoły, tak? No tak się spodziewałem, że w ogóle będą pszczoły, no ale dobra. Zajrzymy, czy gdzieś tu nie ma rodzicielki, bo trzeba to poskładać. Zapewne na dolnym korpusie w tym samym miejscu też jest czerw. Apis mellifera Adami, stara linia brata Adama. Pochodzi od endemicznej pszczoły Apis mellifera Adami, która występowała na Krecie. Prawdopodobnie już tej pszczoły nie ma. Odnalazł ją brat Adam, zaciągnął do opactwa Abbey, tak? W Wielkiej Brytanii.